Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji F określonej w przedziale od minus 8 do 7. Podpunkt A. Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja F jest malejąca. Ok. Funkcja jest malejąca tutaj i tutaj. Dobra, no to będziemy mieć te maksymalne przedziały, że jest to łączenie z minus ósemką do minus czwórki oraz od trójki do siódemki. I siódemka tutaj kończy się niezamalowanym oczkiem, czyli dajemy normalny nawias pod punkt B. Podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których... Zachodzi nierówność, że f od x jest większe lub równe. Minus dwa. Okay. Minus dwójkę mamy tu. Zatem będziemy to mieć od minus ósemki do. Minus piątki. Suma. I mamy tutaj od minus dwójki, ale bez niej, bo będziemy mieć tutaj kółeczko, które jest. Aha, to należy do wykresu tej funkcji, czyli łącznie. Od minus dwójki do szóstki. Chodzi o to, że na minus dwójce tutaj kropeczka jest niezamalowana dla argumentu minus 2, no ale tu jest zamalowana, czyli bierzemy łącznie C? Dla argumentu minus 2 funkcja f przyjmuje taką samą wartość jak funkcja G od X. Wyznacz M. Dobra, argument minus 2 jest tutaj. I dla niego tamta funkcja druga ma taką samą wartość, czyli. 1. No to będziemy mieć tak. Ja sobie przypiszę punkt C tutaj. Że g od x, czyli u nas od minus 2 ma się równać 1. Czyli tak. Za x w tej funkcji będziemy podstawiać minus 2, a g od x jest 1. No to mamy g od x to 1 równa się minus x kwadrat, czyli minus 2 kwadrat dodać 2 razy minus 2, minus 4m plus 5. 1. Tutaj ten minus nam zniknie, bo mamy funkcję, która tutaj jest, tu mamy wykładnik funkcji, który tu jest parzysty. Zatem zostanie nam ten minus, bo tego nie będzie. Mamy minus 4, z tego mnożenia kolejne, minus 4, minus 4m plus 5. Ok, to tutaj liczby z liczbami. Tu mamy minus 8 plus 5, no to to jest minus 3. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli będziemy dodawać. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej, Op. czyli m to 1, d. Wyznacz zbiór rozwiązań nierówności. Ok, no to najpierw to sobie przepiszemy. Mamy minus 2f od x, ma być tutaj mniejsze od 0. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Czyli będzie f od x. Jak dzielimy na liczbę ujemną, to znak się zamienia. No a tutaj 0 na minus 2 to wciąż 0. Czyli szukamy dodatnich wyrazów tej funkcji. Dodatnich wartości dla danego x. -a. Czyli x należy... Patrzymy teraz tylko tutaj. Tu. I tutaj. Będziemy musieli eliminować te punkty, bo... Tam mamy 0, a 0 to nie jest wartość większa od 0. Myślę, że to logiczne. Dobra, czyli mamy tak od minus 8 do 6, ale bez 6 i od minus 2 tutaj łącznie, bo to nie leży tutaj, do 4, ale bez 4, bo wartość wtedy wynosi 0. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, zostawcie proszę suba i no i już.